Siema, witam was po 3-miesięcznej przerwie od Q&A. Miało być regularnie, tylko pytanie, czy chcecie regularnie co 3 miesiące, tego nie wiem. Ale są święta, mam czas wolny, myślę, okej, okay, już tam na privie było, żeby tam zalaliście było. Kłastro, od kiedy Q&A? Zrobisz Q&A? Kłastro, może Q&A? Myślę, mam czas, dobra, zrobię to, w końcu to zrobię. I wybrałem sobie dzisiaj 11 pytań, takich myślę, że dość sensownych, bo sporo już było po prostu przedawnionych i nie było sensu do nich wracać. No i zaczynamy. Czekajcie, tu mam mój folder. No i pierwsze, co myślisz o dzisiejszej formie Chelsea? PS, jestem kibicem. No więc tak, no pytanie było sprzed 3 miesięcy, gdzie jeszcze pewnie były jakieś tam wyższe lokaty, gdzie jeszcze były wyższe szanse. A poczekajcie, sobie coś ubiorę. Jak pytanie o Chelsea, to sobie w szaliku siądziemy, o jak ładnie, prawda? No to co sądzę, no teraz mamy miejsce 15, już nie mamy trenera. Zawodnicy jeszcze nie wiem jak grają, bo nagrałem to przed meczem z Watford, także zobaczymy. No ale no, nie byłem zwolennikiem zwolnienia Mourinho, twierdziłem, że po prostu no każdy może mieć słabszy okres, no bo patrzcie na piłkarzy, na to jak grali w tamtym sezonie, w tym. Bardzo możliwe, że oni tak grali właśnie dlatego, że coś w szatni były złe morale, że Mourinho, nie wiem, zbyt dużo wymagał, że był jakiś taki zbyt natarczywy czy coś. No nie mi to oceniać, nie wiem jak było w szatni, ale było po graczach widać, że oni faktycznie nie potrafią dla tego trenera zagrać. Nie byłem zwolennikiem, no ale nikt nie jest większy niż klub, zwolnili go, wrócił Hiddink, którego też bardzo lubię. Mam nadzieję, że będzie dobrze, liczę, że jakieś top 6 w tym sezonie się nam uda zdobyć. No i to tyle, pytanie było zadane dawno. Już trenera nie ma, więc nie ma takich wątpliwości, czy powinien zostać. Moim zdaniem mógłby zostać, no ale okej, no nikt nie jest większy niż klub i liczę na top 6. Następne pytanko. O, to jest sporo. Czy zrobisz coś takiego, że można by było zadawać pytania przez Facebooka? Wydaje mi się, że to nie ma sensu, bo przez Facebooka na privie odpowiadam wam własnoręcznie, jeśli ktoś do mnie napisze, a na YouTubie tworzę filmik, także jeśli macie do mnie pytanie na teraz, to piszcie na Facebooku na privie, jeśli takie do odcinka, piszcie na YouTubie. Czemu już nie nagrywasz FIFA 15? Czemu nie nagrywałem FIFA 15? Bo jakoś... jakoś tak, wiecie co, kom mi coraz gorzej tą grę ciągnął. Teraz to już jest w ogóle 16, ale coraz gorzej ją ciągnął. Nie miałem pomysłów na serię. Stwierdziłem, że skupię się bardziej na piosenkach. Teraz w maju po maturze kupię sobie 16 i będę grał na pewno drafty, czyli tak mi się wydaje, bo... no pewnie nie pamiętam się, bo miałem wtedy 30 widzów, ale miałem w FIFA 14 bądź 13 taką serię. Jeden klub w ich kiele twarzy, to jest nic innego, co właśnie teraz wszyscy robią w drafcie, więc to jest coś, co bym chciał robić, ale to jeszcze dużo czasu, to zobaczymy później. Czy w piosence pod tytułem po prostu FIFA zdarzenia opisane w niej są prawdziwe? Wiecie co, to nie jest tak wprost prawda, ale to jest takie ogólne złączenie przypadków wszystkich ludzi i przedstawienie je w jednej takiej streszczonej historii. Przecież ile było takich sytuacji, że człowiek, który kupował coinsy pierwszy raz, dostawał bana, a trainery, które miały po 4 miliardy profitu, dalej mogły to trainerować. Ile było właśnie takich przypadków, gdzie nasz brązowy skład niszczył jakieś złote składy za kilka milionów. Nie jest to prawda, ale jest to nawiązanie do prawdziwej historii nas wszystkich. Także takie połączenie historii wszystkich graczy FIFA. Czy dostajesz wiadomości typu zasubskrybuj mój kanał, albo ci anuluję suba? Nie dostaję, bo wydaje mi się, że tacy ludzie, no nie ma ich chyba na tym kanale, bo wyobraźcie sobie, co gość wbija do mnie, mówi, ej, daj mi suba, ja mówię, no stary, ale co, dodam ci suba, nie będę cię oglądał, ale daj mi suba, bo ja ci wezmę suba, myślę, mam mieć debila widza, albo nie, to może nie, to może jak chcesz mi usuwać, to sobie idź, także nie mam takich wiadomości, całe szczęście. Ale mówię, gdyby tak było, to wybór mieć widza debila, albo go nie mieć. Wybór prosty. I w jakich kategoriach wybierasz pytania do Q&A? Przeglądam wszystko na spontanie, co mi się spodoba, to biorę. Nie mam jakichś kategorii, jakichś kryteriów. Tak samo teraz, wziąłem sobie, było ich tam pod 70, tam kilka przeterminowanych. Wziąłem, patrzę... to byłoby fajne, na to fajnie odpowiem, to jest okej? Okay? Tak biorę. Nie ma żadnych kryteriów, po prostu albo mi się spodoba, albo nie dane pytanie. Czekajcie, bo sobie ruszyłem tutaj nagrywanie. O, już chyba działa, tak?
Działa? Działa, dobra. Dalej. Czy historia o Wawrzyniaku i o Heskim była prawdziwa? Pomyślcie chwilę, czy gdyby Heski zaczął gonić jakichś gówniarzy i rzucać w nich belkami, czy coś tam kopać i ich ranić i tak dalej, to czy to by nie było nagłośnione medialnie? To była taka metafora odnosząca się do tego, że nieważne jak źle gra piłkarz, to my go powinniśmy wspierać. On też może robić błędy, ale spójrzmy na siebie, czy my mu nie robimy krzywdy tym wyśmiewaniem. To była taka metafora zawarta w tej piosence. To nie jest prawda. A o Wawrzyniaku to już była taka bardziej piosenka, taka, no taka dla trolla, taka dla śmiechu, tam nie było. Prawdą były te elementy z kariery, ale nie było nic prawdziwe pod względem tych historii z Bogiem i tak dalej, i tak dalej. Także nie, to nie są prawdziwe fabuły. Czy byłoby ci smutno, gdyby cała drużyna Chelsea zginęła w wypadku? A pomyśl, czy byłoby ci smutno, gdybyś tydzień w tydzień wracał ze szkoły i miał sobie grupkę 11 muzyków grających tam, nie wiem, na twojej drodze szkoła-dom, po prostu grając jakieś utwory i nagle pewnego dnia wracasz i jest inna jedenastka i dowiaduje się, że tamci zmarli. Niby grają to samo, niby wciąż są w tym samym miejscu, ale to są inni ludzie i no raczej by ci nie było wesoło, bo miałbyś ten sentyment. Nawet gdybym dostał nową jedenastkę piłkarzy, czy tam osiemnastkę, bo to jeszcze rezerwy, prawda? Gdybym dostał, to by nie było to samo, bo czujemy sentyment do tych starych graczy, więc gdyby się naprawdę cały pierwszy skład rozbił, no to jest, że byłoby mi smutno. Nawet gdybym dostał skład 3 razy lepszy, to wolałbym tamten, pewnie później bym zapomniał tak dalej, ale no wiecie, sentyment, prawda? Także każdemu by chyba było smutno, gdyby takie coś się stało. Dobrze. Jakby Hazard odszedł z Chelsea, jaki byłby... A czekajcie, czy tam nie było się jeszcze czegoś? Nie, tylko to było. Jakby Hazard odszedł z Chelsea, jaki byłby godny niego zastępca? I teraz może mówić, że Hazard ma naprawdę słabsze pół roku, ale dalej jest, myślę, że bardzo ważne dla klubu. I gdyby odszedł, o zastępcy byłoby naprawdę ciężko, bo takiego drugiego gracza jak ten Hazard sezon temu, 2 sezony temu i tak dalej, nie możemy znaleźć na rynku piłki nożnej w Europie, ani nawet na świecie. Najprędzej bym pewnie błagał o jakiegoś Royce'a, ale zastąpić tego Hazarda byłoby naprawdę ciężko i nie wiem, czy to byłoby w ogóle możliwe. Jaka byłaby twoja reakcja, jeśli Polska wygrałaby Euro? Taka sama jak każdego Polaka, no co, no radość, tak? Myślę, że taka sama jak twoja i jak każdego człowieka, który to ogląda i jest Polakiem. Czy twoje zdanie w tym sezonie Chelsea utrzyma pozycję mistrza? Tutaj komentarz przed 3 miesięcy. No nie... No raczej są chyba szanse matematyczne, ale niepraktyczne. Raczej nie utrzymamy nawet na pewno. Chociaż kto wie, ale raczej nie. I czy nagra z trenem z Krzychem Turbo Krzycha? No... Ja bym nagrał... Gdybym taką propozycję dostał, bo ja bym ją w ciemno. Ale pomyślcie, ja mam kanał 16 tysięcy widzów, on chyba... Z 200? 230? Jakoś tak? No gdzie tam ja, gdzie tam on? Myślę, że mi tego po prostu nie zaproponuje. Może gdybym był większy, tak, ale... Jest to raczej coś nierealnego, ale gdybym dostał taką propozycję, brałbym w ciemno, brałbym w ciemno. Pytając nad może... A, bo to 3 miesiące temu, a to tak myślę, może grudzi mi się, co jest stary? Ale tak, to tak, również pozdrawiam, również. Kolejne. Jesteś głupi, czy udajesz? Nie wiem, stary, pomyśl. Sam nie wiem, czy jestem głupi, czy udaję. Może to jest jakaś taka podświadomość, która mówi mi, że mam udawać głupiego, a nim nie jestem? Może tak jest, może nie. Oceńcie sami. Sam nie wiem, jak to działa. Nie, no może jestem głupi, ale nie wiem, sami ocencie. Mariusz Timiński, jak ty mi pisałeś kiedy Q&A, to wziąłem to Q&A, wziąłem twoje pytanie, myślę, masz wreszcie, tak się upominał, tak prosił, wreszcie masz, pozdrawiam cię, bo ty zawsze właśnie najbardziej o to Q&A walczysz, także wreszcie masz. Czy myślisz, że Chelsea wreszcie odpali, czy ten sezon to maksymalnie 3., 4. miejsce? Chelsea wreszcie odpali i ten sezon to będzie maksymalnie 6. miejsce, tak myślę. Czy według ciebie Courtois i Zuma to zawodnicy na długie lata w Chelsea, czy na przykład za 2 czy 4 lata, jakich wartość znacznie wyrośnie, to są sprzedani? Ja w Zumie widzę następcę tego, a Courtois jest młody bramkarz, który już jest dobry.
Myślę, że Chelsea ich nie odda, chyba że naprawdę za wielkie pieniądze, ale osobiście chciałbym, żeby zostali do końca kariery. Bo obu bardzo lubię, a Zuma jest naprawdę jak na swój wiek tak dobrym obrońcą, że nie widzę możliwości, żeby on gdzieś nagle odszedł. Który piłkarz z naszej ekstraklasy jest według ciebie najlepszy? Michał Żebrakowski. Nie znacie, nikt go pewnie z was nie zna, ale to jest kumpel, który był ze mną w klasie w podstawówce, w klasie w gimnazjum i w tym samym liceum. Teraz miał transfer do Lechii Gdańsk i 3 razy już wszedł z ławki, teraz było zwolnienie trenera i nie gra, nie ma go w kadrze. To jest piłkarz Lechii Gdańsk, nie znacie go, ale on jest dla mnie najlepszy w ekstraklasie. Mogę tak sobie sądzić, prawda? Sprawdźcie go, sprawdźcie go. Znaczy, no nie sprawdzicie, bo nie ma jego akcji na necie. Ale grałem z nim wielokrotnie, myślę, że ponad 100 razy z nim grałem. I ty był dobry, i ja uważam, że to jest najlepszy człowiek, z jakim grałem w piłkę, więc nie jest dla mnie najlepszy w Ekstraklasie. Proste. Czy sądzisz, że wyjdziemy z grupy na eliminacjach do Euro 2016? Tak, uważam, że wyjdziemy. Z Niemcami możemy przegrać, ale Ukraina i Irlandia Północna do pokonania wyjdziemy. A może nawet z Niemcami wygramy i będzie pierwsze miejsce. Ale myślę, że wyjdziemy na pewno. Komu bardziej zabrakłoby zawodnika? Arsenalowi Sancheza czy Chelsea Hazarda? No i to jest, w tym sezonie mamy przykład Chelsea ze słabo grającym Hazardem jest 15. Arsenal, gdzie Sanchez miał kontuzję, jest pierwszy. Odpowiedź nasuwa się sama, no jednak bardziej zabrakłoby Hazarda Chelsea i to nawet teraz widać. Czy zdarza ci się, że nie masz pomysłu, jak zrobić piosenkę? Nie, zawsze mam już, jak już wiem, kto wygrał, mam dwie pierwsze zwrotki w głowie na start, resztę tam jakoś dokładam. Także zawsze tam jakiś pomysł się znajduje. Czy zarabiasz już na YouTubie? Tak, mam już partnera. Jestem w LiveTubie, w tej selekcji tam tych mniejszych, bo tam, żeby być w tej większej selekcji i mieć tam i móc nagrywać, raczej mogę już nagrywać z tymi większymi, jeśli oni by chcieli nagrać ze mną, ale nie chcą. Więc jestem w LiveTube w tej selekcji, tam poniżej 400 tysięcy widzów. Czy wkurzasz się, gdy piosenka ma mało wyświetleń? Nie, bo mam świadomość, że jest też taka piosenka, nie wiem, o Inzagim, który jest mniej znany, będzie miała mniej wyświetleń niż taka piosenka jak o Messim czy Ronaldo. To wszystko zależy od gracza. Ja wiem, że wy jesteście młodsi i niektórych graczy lubicie bardziej, a niektórych poznajecie przez moją piosenkę. Dlatego wiem, że te takie o Inzagim, o Zidanie i tak dalej będą miały mniej wyświetleń niż te o Messim, Ronaldo, Royce i tak dalej. Gdyby nie YouTube, to co byś robił? I to są takie pytania filozoficzne, które bardzo lubię, bo zawsze mnie kręciło, żeby tworzyć coś takiego, co mogę sobie wrzucić i tak nawet dla siebie, no. Konto mam z 2010 roku, kręciłem filmy bez głosu z samą postawioną muzyką z Metina i jarałem się, że miałem tam 100 wyświetleń, nie? I to tak dalej i nigdy nie myślałem, że YouTube stanie się czymś takim jak telewizja. Ja jak zaczynałem nagrywać odcinki z gier, to był 2013 rok, no gdzie tam bym myślał, że w tym roku tak to urośnie i to jest taki fajny przypadek, że pewnie gdyby nie YouTube, to robiłbym to samo, tylko na innej platformie, albo nie wiem, sam dla siebie nawet, po prostu tego, ile ja mam na kompie filmów, które sobie montowałem, jakieś kompilacje i trzymam je na dysku. Myślę, że no na piosenki bym mógł nie wpaść, ale że robiłbym to samo, tylko na inną platformę, tak mi się wydaje. To jest takie pytanie, co by było gdyby, że całym życiem rządzi przypadek. To jest takie fajne pytanie. No i również Cię pozdrawiam, dokładnie tak. Myślisz, że za jakieś 2 sezony Aguero będzie w Chelsea? Nie ma na to szans. Aguero powiedział otwarcie, że on na koniec kariery wraca do swojego ojczystego klubu w Argentynie i myślę, że on będzie w City tak do 30 któregoś roku życia, potem tam wróci i klubów pomiędzy tym nie będzie. Czy chciałbyś Alabę z Bayernu w składzie Chelsea? Bardzo bym chciał, bo Alaba jest tak świetnym lewym obrońcą, że każdy zawodnik, każdy klub na świecie by chciał tego zawodnika mieć u siebie. Czy grałeś kiedyś w World of Tanks? Grałem, ale byłem w to słaby i mnie przez to nie wciągnęło. Także grałem, ale jakoś mnie nie wciągnęło. I również Cię pozdrawiam, Vibe. Ty też strasznie często mi komentujesz filmy. Też Cię kojarzę, gadku. Kojarzę. Patrick Play. Czy jeśli koszulka Chelsea kosztowałaby 900 zł, kupiłbyś ją? Gdybym srał hajsem, to tak, ale gdybym nie srał hajsem, to
to bym przeżył bez niej. I tak myślę, że po prostu bym nie wydawał na koszulkę 9 stów. Chyba, że miałbym pensję, nie wiem, miliard, no ale to mówię, no gdybym strał hajsem, nie? Także raczej nie. Czy byłeś najlepszy w piłkę w klasie? Nigdy, ja zawsze miałem klasy takie dość dobre sportowo. To mówię, pan Michał Żebrakowski, to on nam, no... Tak deklasował mnie jakieś 5 razy, prawda? Plus jeszcze byli inni bardzo dobrzy, także no nigdy nie byłem najlepszy w klasie. Jakbyś miał wybrać buty za darmo do piłki, to jakie byś wybrał? Wziąłbym najdroższe buty, jakie są na rynku. No. Sprzedał je? Wziął jakieś takie ładne, tanie, które mi się podobają i był profitem ho 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 tam kilka tysięcy. Tak bym zrobił. I czy to tak, to ostatnie pytanie. To jest ostatnie pytanie. Bartek BTK. To są już o artystę i o jego piosenkach. Artistę, ja go prawdę mówiąc poznałem, jak już sam miałem kilka piosenek, w sensie odkryłem jego kanał, wtedy on miał chyba 7 tysięcy widzów, ja miałem 6. I naprawdę mi się te jego piosenki podobały. On fajnie wkłada serce w tą muzykę i pokazuje, że tam Barcelona na pierwszym miejscu, muzyka też. Bardzo fajnie to pokazuje, bardzo fajnie słychać, jak śpiewa te uczucia. Strasznie fajnie to można odbierać. Jaka piosenka artysta najbardziej ci się podoba? Tito Villanova i Bordowo-Granatowy Rap. Takie dwa kawałki tam ma na pewno, te dwa mi się bardzo podobają. Czy będziesz kiedyś zapraszać gości do nagrywania piosenek? Czy będę? No ja nawet teraz chcę, tylko po prostu nie mam kogo zaprosić. Nie ma kogoś takiego, kto myślę, że chciałby ze mną nagrać. Nie ma odpowiedniej osoby. Nie wiem. Z artystą się nigdy nie kontaktowałem, ale chyba raz pisałem do niego na priwa, to mi nie odpisał. To było już dawno. Więc nie wiem, z kim miałbym nagrać, prawda? To jest ten minus. Czy próbowałeś kiedyś jeszcze raz nagrać jakąś z pierwszych piosenek, by porównać, jak zmienić się głos? Nie, to byłoby ciekawe, ale i tak pewnie wersja pierwotna brzmiałaby dla mnie lepiej. Zawsze. To do czego nasze ucho przywyknie, zawsze będzie lepsze od tam jakiegoś dużo lepszego coveru w dużo lepszej jakości. Dlatego nawet nie próbowałem tego robić. Chociaż tak mówię, no gdybym spróbował, to pewnie by wyszło, że to co było wcześniej, chociaż było na mikrofonie. Patrzcie. Na tym nagrywałem pierwsze chyba 20 piosenek. I myślę, że gdybym teraz nagrał na tym nowym mikrofonie, to i tak bym twierdził, że z tego headseta było lepiej. Czy wiesz, że piosenka Oj Samu to twoja 60. piosenka w karierze, przynajmniej z tych udostępnionych na YouTubie? Szczerze mówiąc, to nie wiedziałem, że aż 60 piosenek? To dużo. To sporo tego nagrałem. Strasznie dużo tego nagrałem. No to dzięki za uświadomienie. No, strasznie dużo. I to tak, to było ostatnie pytanko. Wszystko się nagrało? No tak, no wreszcie będzie Q&A na kanale, wreszcie to zrobiłem. Także co, no to ja się z wami będę żegnał. Jak chcecie, możecie zostawić łapkę w górę, wtedy film będzie wyżej pozycjonowanych i tak dalej, tłumaczyłem wiele razy. No, właśnie ten, już kończę odcinek. No to co, żegnam się z wami, siema.